Cześć, nazywam się Marcin Rosłoń, zapraszam Was na pojedynek FIFA Ultimate Team. Czas na reprezentantów Polski. Ten z prawej u Adama Nawałki gra pierwsze skrzypce. Ten z lewej dostał swoje pierwsze dorosłe powołanie do kadry narodowej. Obaj młodzi, perspektywiczni, oczytani, znający języki. Napastnik Ajaxu Amsterdam Arkadiusz Milik i mistrz Polski z Lechem Poznań Tomasz Kędziora. Gotowi? Gotowi. Dawaj, jedziemy, gotowi. Jedziemy. Startujemy. Zacznijmy od pary napastników. No parę napastników, Arkadiusz Milik i Memphis Depay. Teraz ten zawodnik, który właśnie odszedł do Manchester United, w następnym sezonie będzie w nim grał. Ale bodajże 20 parę milionów. A ustawiłem go w napadzie, bo jest bardzo szybki i w FIFA akurat preferuje grę z szybkimi zawodnikami z przodu, dlatego Depay. To żeby Candy nie nadążył? Znaczy Candy bliżej prawej strony, ale w sumie to jest dobry pomysł, żeby to zmienić i bliżej tam Candy'ego zagrać. No dobra, o klasie nie pogadajmy. W środku pola on ma rządzić? Tak, no dałem go do środka pola. Tutaj też mógłbym wybierać Wijnaldum z PSV, tym dobrym zawodnikiem. Postawiłem jednak na Klasena z tego względu, że jednak mój zawodnik dobrze go znam i wiem jak gra. Fina masz w obronie, a wiesz, że z Finami Candy potrafi się dogadać, nie? No wiem, że potrafi się dogadać, ale jednak tutaj jestem Fin inny, taki mój kolega. Też właśnie na następnym nie będzie grał w lidze włoskiej, w Sampdorii odszedł. No ale kapitan naszej drużyny, był kapitan i można powiedzieć taka ostoja naszej defensywy, dobrze rozgrywa piłkę i fajny zawodnik. Dawaj Candy, opowiadaj po kolei. Ilu masz fan? Widzę 8-10 piłkarzy z Legii. Tak, no po prostu. Z Lecha wszyscy na ławie. Nie, z Legii mam tylko Kuciaka i Kubę Rzeźniczaka. Mam Darka Dudkę też w środku obrony. I... Czyli kolegę z drużyny. Tak, no naszego Lechite. Myślę, że w końcu trafił do tego klubu, którego chciał. Na środku pola postawiłem na Karola Nettego, a nie na Łukasza Trałkę, bo myślę, że młodość to pociągnie. Tak jest. Uczeń przerósł mistrza, tak? No Maciej Skorża, słyszałeś wywiadu na koniec, jak tak już pokątnie powiedział, że to właściwie już Karol wyskoczył. Nie wiem, czy przerósł, ale no jest w dobrej formie Karol, niech to pociągnie. Tutaj jest Szymek Pomorski na jeden ze skrzydeł i na drugim jest Gregor Leobręcisz. Myślę, że skrzydła Lecha są siłą w naszej lidze i tutaj też dzisiaj pokażemy to, że skrzydła będą nasze. Tak? Zaczynamy pierwszy pojedynek FIFA Ultimate Team, Liga Holenderska kontra Liga Polska. Startujemy, piękne polskie warunki, Estadio Mestalla. Teraz takie dobre uderzenie, groźnie było. No ja. Candy zazdrości, Candy słucha, Candy zazdrości. Keba na przeciwległej flance i jedziemy z tego. O, jest Wilczek. No cię Dudi wrzuca, nie? Ale na Lechu gramy. Tak śpiący kibic trochę, co? Masz dziwne, nie? Właśnie na Lechu jest najlepsza atmosfera. Ooo! Dziękuję! Przepraszam. No lepiej Kepa nie mógł uderzyć, życiówka. Nie? Życiówka, Lovrenci. Idę na drugą stronę, tam gdzie wygrywają. Ale to nie jest przypadek, bo Gergo takie bramki strzela, nie? Wiesz co, na razie nie umiem się rozkręcić, wiesz? No bo jesteś stłamszony tutaj przeze mnie, no trzeba to przyznać, nie? Otwarcie. Candy, kto jest lepszy? Dobrze, jakie podaje? Kurde, nie! Kurczę, ale cisną. No. Piechu musi to strzelić, no ale piechu czasami nie ma. Co, jest spalony? Nie, przerwa. Przerwa. 1-0 jest. No podsumowanie, no widać to przeważa, tak? No, jest ilość strzałów celnych, no posiadanie piłki jest tylko. Brawo, Karolek. Karolek w obrębie jest chyba jeden z lepszych pensików naszej ligi. No i rozegrany. No tu Karol się super rozwinął, nie? Trzeba to młoda, że jest naprawdę dobry. Oj, ale kto to asekurował? Lovrenčič, zobaczcie, gdzie wrócił. Jak Kędziora, wiesz, w ofensywie teraz był. Nie. Gergo za niego wrócił, jest wszystko dobrze. Ja na pozycji, nie wiem, tak jest. Chociaż ten Skorża mówił, żebyśmy się nie zamieniali za bardzo. No ale Gutka spokój wprowadzi. Idę do Arka. Znowu no, zobacz, zagadam to na drugą zapracuję. Dobra. No właśnie, gdzieś masz nie poskładane. I Wilczek idzie od razu. I Kamil Wilczek 2-0, tak jest. To przechodzisz, to trafisz. Dwa razy flaszki. Żałoba, tak jest. No jaki widzę Lidze Polskiej, to co mam zrobić? Trzecia runda Ligi Mistrzów chyba, co? Trzecia runda, no. No tak, i wynik mi się podoba. Wiesz co, rozczarowany jestem moją postawą. Wiesz, no nie zawsze się wygrywa, ale tak. Nie zawsze jest niedziela, jak to mówię. Kamil Wilczek przesunął. Piechu jest w gazie, zobacz. Nie, piechu gdzie jest, chyba że za Strego sypnie. O, rany, piętki?
Chyba Gergo na 3. Aj! Bramkarz mi trochę wyciągnął. Byłem na tym A wiesz, co dałem super ofensywny? To ty, tak? A jak? Widzisz, ja mam no, ale jaka piła. Ale jaka piła. Ale po co ten szlis? Po co to jest? Co ja zrobiłem? Nie! Yes! Yes! Ale wykończyłem. Złapał kontakt. Wiesz piłkę, wiesz piłkę. Wiesz piłę. Wiesz piłę. Na lewą. Wyblok. Darek Dudka, no da, jedziesz za nim. Włącz ten motor. Odpuścił. Jest dwa. Yes! Nie ma, nie ma. Spokojnie. Musi to trafić. No. Musi to trafić. Koniec? Jest koniec. No. Koniec. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Pierwsza połowa twoja i końcówka zdecydowanie moja, ale zabrakło. Zabrakło, tak? Zabrakło, no. Czasami brakuje. No, ale... Rewanż.